Dzień dobry, dzień dobry. Moi drodzy, dzisiaj jest poniedziałek, jest 11 lutego, a to jest nowy tydzień naszego życia i nowy tydzień wstawaków, więc najcieplej Was zapraszam. Zaczynamy. Moi drodzy, moi kochani, bardzo Was serdecznie witam w tym kolejnym odcinku, w tym kolejnym poniedziałku naszego yy, wstawakowego życia oglądania. I zapraszam na zrobienie czegoś bardzo, mam nadzieję, sensownego. Aczkolwiek dzisiejszy temat będzie wzięty z czegoś takiego absolutnie żenującego. Mianowicie, wyczaiłem ostatnio pewien nowy serial, który generalnie jest dosyć słaby. W takim sensie jest sławy, bo jest taki poprawny politycznie, te wszystkie takie tam próbuje nowe ideologie promować i tak dalej. Nazywa się to New Amsterdam, w sensie serial o lekarzach. Ja czasem lubię obejrzeć jakieś takie medyczne dziwadła. Natomiast jest w nim jedna rzecz absolutnie fantastyczna i cudowna. W sensie jest, cały seria polega na tym, że do szpitala New Amsterdam, który jest takim publicznym szpitalem w Nowym Jorku, dostaje się, w sensie dostaje robotę nowy dyrektor, taki, który ma to wszystko ogarnąć, zrobić tam robotę i tak dalej. Jak się o to domyślić, szpital jest w tragicznej sytuacji takiej i personalnej, i finansowej, i jakiejkolwiek innej. I ten, że dyrektor, ten doktor, ma na imię Max, ma jedną fantastyczną cechę. W sensie obejrzałem kilka odcinków, tylko kilka tego serialu, dlatego że on po prostu mnie niesamowicie inspiruje, ten człowiek. Mianowicie, jego cecha dyrektorowania polega na tym, że każdego lekarza, którego spotyka, każdą grupę lekarską, którą spotyka, każdego pacjenta, którego spotyka, każdą sytuację, którą spotyka w szpitalu, rozpoczyna jakby kontakt z tą sytuacją, z tymi ludźmi, zawsze od tego samego zdania. Jak? Mogę pomóc. I kochani, nie wnikam zupełnie oczywiście w absurdalność tego serialu. Tak się nie dzieje w świecie. Dyrektor szp finansowy szpitala nie działa w ten sposób, że traci pieniądze, bo chce komuś pomóc. Ale w tym serialu jest człowiek, który do każdego problemu podchodzi tylko z jednym pytaniem: jak mogę Pomóc. Czyli nie pytanie, co mam, czego nie mam. Nie pytanie, co możesz dla mnie zrobić, czego nie możesz. Nie pytanie, jak to jest możliwe, czy coś nie jest możliwe. Tylko bardzo proste pytanie, jak mogę pomóc. Panie, oglądam Go, w sensie obejrzałem kilka odcinków, bo jak latają samolotami, bo prostu miałem w chwilę przeryw, więc obejrzałem parę odcinków i urodziło się we mnie, po pierwsze, jakby ogromne takie, 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 takie sumienie rachunkowe, w sensie rachunek sumienia mi się obudził, dać? dlaczego ty tak nie masz? Dlaczego względem każdej sytuacji, którą spotykasz, każdego człowieka, którego spotykasz, czemu nie zaczynasz od tego prostego zdania, jak mogę pomóc? Mało tego. Pomyślałem sobie, że to jest w ogóle jakby podstawowa taka, taka cecha, z którą powinniśmy podchodzić do każdego człowieka. Kochani, jesteśmy wezwani do tego, żeby kochać. To jest nasze powołanie. Kochać, kochać. A co to jest, co, co to jest kochanie kogoś? To jest pomaganie mu na wszelkie możliwe sposoby. To jest takie do niego podejście, żeby mu pomóc we wszystkim, czego ten ktoś potrzebuje. Czasem oczywiście nie możemy tego zrobić, to jasne, ale chodzi o to, czy próbujemy, czy od tego startujemy, czy to jest początkiem naszej relacji każdej, każdego naszego dnia, zdania, pomysłu, czynu, kroku, spotkania czegokolwiek. Kochani. Chciałem Was dzisiaj zaprosić na podstawie tego, mówię, głupiego serialu New Amsterdam. Aczkolwiek, jeżeli ktoś ma chwilę po prostu wolną, to obejrzyjcie sobie parę odcinków. Mówię, poza całą taką, tą, tam ideologiczną, różną, no jak, jak to w udachnie, yy, Warstwą, to niezwykły jest ten bohater. Nieustannie, jak mogę pomóc? To jest piękne, bo do każdego podchodzi i mówi, jak mogę pomóc? Wchodzi na jakiś oddział. Jak mogę tu pomóc? Wchodzi w jakąś sytuację pielęgniarską albo woźnych, albo innych tam salowych w tym szpitalu. Jak mogę pomóc? Nikt nie jest dla niego wrogiem, nikt nie jest dla niego kimś, kto chce mu coś zabrać, tylko on się stawia w pozycji sługi całego tego, tego szpitala, sługi całej tej rzeczywistości. To jest na wskroś chrześcijańskie. To jest w ogóle czysto chrześcijańskie. Chrystus przyszedł po to. Żeby nam służyć, nie po to, żeby jemu służono, ale żeby nam służyć. I my powinniśmy, te, powinniśmy być tacy sami. Kochani, zróbmy się taki dzień, gdzie będziecie chodzić od człowieka do człowieka, od sytuacji do sytuacji, od miejsca do miejsca i nieustannie pytać, jak mogę pomóc. Jak mogę w tej sytuacji zaradzić Twojej biedzie? No dobrze! To rozpoczęliśmy nowy tydzień, z czego się bardzo cieszę i bardzo Was zapraszam na kolejne odcinki. W tym tygodniu was tu będę prawdopodobnie męczył z okolic kurnikowych, bo jestem ciągle w kurniku, tak jak wczoraj wieczorem, jeżeli ktoś ogląda wczoraj vloga, to wie. Macham was, wam, wam tutaj, bardzo was pozdrawiam, bardzo was błogosławię i do zobaczenia w następnym odcinku. Z bogiem Pa!